zarówno w szrankach, jak i poza nimi przyjaciele. Jednak każdy jest zdeterminowany do zajęcia jak najwyższego miejsca. A jak wspominałem, to są już właśnie finały, to są walki, które zaważą o tym, kto stanie na podium. Widzicie Państwo? Cios za cios. Praktycznie jak automat, a jednak jest tam w środku człowiek. To nie są roboty. Tam faktycznie w środku siedzą ludzie, którzy prezentują doskonałe umiejętności. Jak wspominałem, prawdziwi wirtuozi tej sztuki. Nagróćmy brawami. Ja dalej Państwa zachęcam do gromkich owacji, ponieważ w czarnej jace z trzema srebrnymi wilkami prezentuje się Wiesław Kurek, a naprzeciwko niemu wystaje rycerz zbroi płytowej Piotr Finger. O nieco już zakrzywiony w mieczu. Pójście, jedną ręką. Z tego co widziałem wcześniej, rycerz Piotr otrzymał wyraźne trafienie na rękę. To nie jest to, że to jest brawura. On po prostu przypuszczalnie stop. To ręka została. Rycerza dużo znaczy, bo jest to świat nas tutaj najpiękniejszy. Wiesław Kurek! I zwycięża Wiesław Kurek! Wielkie, wielkie brawa, proszę Państwa!